Jesteśmy w klubie CrossFight Radom, z nami zawodnik organizacji Babylon MMA, Piotr Kacprak. Siema Piotrek. Siemaneczko, witam wszystkich. Słuchaj, długo już w treningu po ostatniej walce, jak to u Ciebie wygląda? No nie, długo w treningu nie, trochę dłużej w treningu siłowym, gdzieś żeby przygotować ten cały swój organizm do tego, żeby móc zacząć. Tu już na macie jestem od 2 tygodni. Sobie działam. Teraz mam start 9 grudnia z Krzysztofem Klaczkiem na Genezji. No i tu pomagam trochę też chłopakom, bo chłopaki się przygotowują na MMA Polska 9 grudnia również. Tu mamy start tak naprawdę w sobotę. 3 osoby nasi biją na MCF9. Więc kurczę, już jestem. Cieszę się, że mogę już trenować i zasuwamy. Wybiera się do narożnika, do ryk, u któregoś właśnie z zawodników czy zawodniczki, żeby stanąć i pomóc? Jeszcze nie wiem w sumie, jakie są plany. Jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno pojadę. Słuchaj, co do Twojej walki z Krzysztofem Klaczkiem na Genesis, to czyli teraz duży nakład kładziesz tylko na te brazylijskie jiu-jitsu. Jak uważasz, Krzysztof będzie bardzo dużym wyzwaniem dla Ciebie, ponieważ no wiemy, Ty się wywodzisz z brazylijskiego jiu-jitsu, jesteś w tym praktycznie już profesorem. Jakie widzisz słabe, może nie będziemy tego zdradzać, słabe punkty, ale czy uważasz, że Krzysztofa da się skończyć w tym pojedynku przed czasem? No tak, walczymy przez 10 minut do poddania, więc jeżeli któryś chce z nas wygrać, to musi skończyć partnera. Ja z Krzyśkiem miałem okazję kilka razy, że tak powiem, sparować gdzieś na gdzieś obozach właśnie grapplingu. I zawsze to były wyrównane sparingi, więc liczę tutaj na wyrównaną walkę i którego złapię. Też teraz mieliśmy Mistrzostwa Polski, Krzysztof gdzieś pokonał po dogrywce mojego przyjaciela Alana przed tak naprawdę półfinałem Mistrzostw Polski. No i na pewno dostaję teraz okazję, żeby się zrewanżować. A co do tego, czy robię więcej jiu-jitsu teraz, no to robię 75% jiu-jitsu, ale tak jak mówię, gdzieś rundę, 2-3 robię też w MMA, żeby z chłopakami czy technikę czy coś porobić. No i zobaczymy. No 9 grudnia na pewno fajna gala, można się pokazać i na pewno będę chciał bardzo mocno wejść w tą walkę. Ogólnie, jeśli gdzieś będzie można obejrzeć ten twój pojedynek, tą galę Genesis, bo wiadomo, jest dużo fanów brazylijskiego jiu-jitsu, niby to jest troszeczkę u nas niszowy sport, jeśli chodzi, patrzę na te sporty walki. Nie jest to tak bardzo promowane i transmitowane w mediach, ale jeśli ktoś chciałby obejrzeć, czy może gdzieś po prostu to zobaczyć? Tak, na pewno na ich kanale na YouTubie, czy tam gdzieś z Instagrama, jak tylko będę miał, gdzieś to wrzucę link. Też bije się od nas tutaj z klubu CrossFight Alan właśnie. Będzie się bił ze Słowakiem, też z mocnym chłopakiem, więc na pewno warto, jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć, to zapraszam. Czy jeszcze ktoś z takich właśnie zawodników, którzy walczą zawodowo w MMA, są bardzo znani, będą brali udział na Genesis? Na pewno większość jest z brazylijskiego jiu-jitsu, nawet z tych kimon, ale wiem, że na pewno Adam Niedźwiedź ma się jeszcze bić. On na pewno wskoczył teraz do turnieju. Ale tak to więcej chłopaków, no to typowo jiu-jitsu. Ogólnie no z Adamem na pewno też prywatnie się znacie. On teraz będzie miał, no bo ja gadałem z nim na fenie właśnie, jak był w Gliwicach w sierpniu, no to on właśnie przez tą swoją chorobę, gdzie ma tą rurkę wokół i tak dalej, zrezygnował z tej kariery MMA zawodowej, ale może czy coś wiesz, czy poprawiło się już coś w tym stanie zdrowia jego i czy jest jakaś szansa, że jednak wróci do tego zawodowego MMA? No wiem, że grappling trzyma cały czas na tym najwyższym poziomie, bo tam Mistrzostwa Europy, widziałem wszystkie Mistrzostwa Polski, startuje, bardzo, bardzo dużo walk wygrywa, bardzo duże osiągnięcia, więc na pewno tutaj. A jeżeli chodzi o MMA, to gdzieś tam z jego wywiadów coś, to wydaje mi się, że ciężko będzie już wrócić właśnie przez te wszystkie zdrowotne sprawy. No ale miejmy nadzieję, że wróci i dalej będzie toczył super walki i swoją karierę. Dokładnie, Adaś jest bardzo takim w porządku człowiekiem, naprawdę takim no mega pozytywną postacią w naszym polskim MMA i nawet mówię, jak ze swoimi zawodnikami przyjeżdża po prostu na walki, to potrafi ich tak zmotywować, że oni po prostu fajnie to później przekładają na swoje pojedynki. Mam, Piotr, do Ciebie takie pytanie. Ty teraz straciłeś ten pas mistrzowski organizacji Babylon. Jak to przeżyłeś jako zawodnik? Było Ci ciężko, czy po prostu raczej no masz taki charakter, można powiedzieć, że twardą skórę, że jednak okej, straciłem ten pas, ale idziemy dalej. Kiedyś by było ciężko na pewno gdzieś tam psychicznie. Teraz bardziej gdzieś to siadło na mnie, że jakieś tam plany były dalej, chciałem dalej... Nie. Contender w tam kasie. No to już nawet to, ale gdzieś było KSW w Radomiu, gdzieś tam miałem jakieś przecieki, że możliwość będzie zawalczenia. I nawet nie było mi szkoda tej walki, że ją przegrałem, bo wiadomo, taki jest sport, był lepszy. Ale najbardziej szkoda było tej kontuzji, że przytrafiła się ta kontuzja, gdzie są możliwości właśnie, by gdzieś w późniejszych miesiącach gdzieś tam coś zrobić. Ta przerwa, to wszystko to jest... Tak, no i z tego tak naprawdę jakiś smutek, a tak to, no to jest sport, no to wliczam też porażkę, trzeba działać dalej, gdzieś na pewno wydaje mi się, że w bardzo bliskiej przyszłości będzie okazja, żeby jeszcze zawalczyć z Szymonem.
Słuchaj, Piotrek, mówię, tutaj wielu chłopaków nas crossfightu, przykładowo Daniel Rutkowski, który też toczył nie tylko walkę w MMA, ale w boksie. Jeśli tobie trafiłaby się taka okazja, żeby po prostu stoczyć pojedynek w formule bokserskiej, czy podjąłbyś się takiego wyzwania? Bo myślę, że dla ciebie, dla zawodnika, który wywodzi się właśnie z grapplingu, z tego backgroundu parterowego, byłoby to naprawdę fajne doświadczenie i mogłoby tylko zaprocentować później na plus w twojej karierze zawodowej w MMA w przyszłości. No jak najbardziej, wiadomo, że trzeba mierzyć siły na zamiary i gdzieś jak ten rywal musiałby być gdzieś z takiej półeczki, żebym na pewno... Nie, że jakieś tam szanse, coś, no bo wiadomo, to doświadczenie to bym brał w ciemno, ale żeby to nie była jakaś przepaść i na pewno bardzo chętnie, czy to nawet za 2-3 lata, mam nadzieję, że gdzieś uda mi się właśnie w takie coś wejść, że walki bokserskie, właśnie to brazylijskie jiu-jitsu cały czas, i to MMA głównie. No właśnie mówię, tutaj walczysz u Tomka w Federacji Babilońskiego, on też ma tą właśnie swoją drugą Babylon Promotion grupę, która organizuje właśnie te gale bokserskie, także myślę, że tutaj możliwości masz takie, że mógłbyś w ten pojedynek w boksie stoczyć. Ja już kiedyś właśnie o tym myślałem, że ty byś był naprawdę bardzo taką ciekawą i medialną postacią u Tomka Babilońskiego na takiej gali i warto by było to po prostu przemyśleć i mi się wydaje, że Tomek raczej byłby chętny. Powiem ci szczerze, że dajesz mi teraz dużo do myślenia. Jak się wdrożę znowu w to MMA, gdzieś pójdziemy mocno z kopyta, to będę Tomka tam próbował gdzieś i mojego menadżera Artura gdzieś kusić takim czymś, że może takie wyzwanie, coś nowego, jakieś nowe karty. Dałeś mi dużo do myślenia teraz. Bardzo mnie to cieszy i mówię, to mi się wydaje, że bardzo fajnie by się po prostu sprzedało medialnie wśród widzów, no nie? I tobie na pewno by mogło dać taką większą pewność siebie w tej walce po prostu w stójce w MMA, w dalszym tam planie. Tak, no gdzieś tak fajny nowy grunt, gdzieś wejść w coś takiego nowego, w ogóle inna stylistyka walki. No na pewno to by było super wyzwanie i mam nadzieję właśnie, że teraz jak tak sobie pomyślałem 2-3 lata i że uda mi się gdzieś tak wejść właśnie w ten świat jeszcze bokserski, zobaczyć, sprawdzić się tam z jakimiś dobrymi zawodnikami. Tak jak właśnie Daniel sprawdzał się z zawodowymi bokserami. Tak, świetne walki do nich. Na najwyższym poziomie tak naprawdę chłopacy, a dawał sobie radę. Oczywiście. Słuchaj, ty tylko trenujesz, czy na przykład jeśli ktoś się do ciebie zgłasza, że chce przyjść na trening personalny, to też świadczysz takie usługi po prostu trenerskie? Tak, no teraz będę chyba zaczynał właśnie, trochę się pobawię właśnie teraz w treningi personalne, więc jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam jak najbardziej. Będzie teraz taka możliwość porobić ze mną gdzieś tam czy motorykę, czy właśnie w sensie trening motoryczny, bardziej siłowy, czy brazylijskie jiu-jitsu, czy pod stójeczkę troszeczkę. Na pewno pobawimy się, jak teraz ktoś będzie miał ochotę. Piotr, w takim razie życzę ci dużo sukcesów jako zawodnik. Mam nadzieję, że w pierwszym kwartale przyszłego roku znowu cię zobaczymy w klatce, bo ja mówię, twoje walki zawsze są naprawdę bardzo fajne, efektowne, dają dużo emocji. No i co, w sobotę trzymamy razem kciuki za zawodników i zawodniczkę Crossfire Radom. Tobie życzę wszystkiego co najlepsze i oby do szybkiego kolejnego spotkania. Tak jest, jak najbardziej. Trzymamy kciuki MCF9, od nas troje zawodników, jak najbardziej. Kciuki zaciśnięte. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dzięki mistrzu. Dzięki wielkie.